Animacje może jeszcze? A ile? Dobra, animacje. Gdzie, jak to się wpisuje? Co mam wpisać? Co mam wpisać, żeby tą animację zobaczyć? Dawaj szybciutko. Co tam masz za animację? Zobaczmy. Karolina Gieraj, która tworzyła kiedyś fantastyczne animacje. Ci, co nie wiedzą, tworzyła fantastyczne animacje z Bladeuszową ekipą i teraz tutaj mi Lace napisał, że stworzył jakąś nową animację. To dla tych, którzy nie wiedzą. Co nie? Dobra, zobaczmy szybciutko tą animację, bo jest krótka. 27 sekund. Zwiastun bardziej, to jest bardziej zwiastun. Czekajcie, dostałem... Halo, halo, dostałem list! To będzie dobre, już czuję, że to będzie dobre. Czekajcie, dostałem... Halo, halo, dostałem list! Mamy przyjemność poinformowania o przyjęciu cię do szkoły magii i czarodziejstwa Hogwarts jako ucznia 5 roku. Co się dzieje? O kurwa, dzwonią dzwony. Kto jest kompanem podróży? Jessica Klusek. Michael Rydripus. Jego przygoda zaczyna się teraz. Jakie głupie to było, ale w sumie śmieszne. Tak było. Było. Pamiętam to. No, mega śmieszne. No i tym pozytywnym akcentem kończymy. No, to było śmieszne. Muszę przyznać, że było mega zabawne. W sensie głupie takie, ale zabawne. Dobra, i tym pozytywnym akcentem, widzowie moi kochani, kończymy dzisiejszego streamka. Wyszedł teaser 2 z polskiego Hogwartu od Karo. Oj, to zaraz zobaczymy. Jak to było? Karo Hogwart? Kurde, nie wiem jak to znaleźć. Hogwart. Zobaczmy, czy znajdziemy. O, znaleźliśmy. Dobra. Oglądaliśmy pierwszy już. Uwaga, teraz polski... Polski Hogwart animacja teaser 2. Historia ta początek swój ma w niewielkich, choć znanych głupczycach. Mieszka tu pewien znany chłopiec, któremu imię... Michael? Jak ja się nazywałem? Rydripus? Rydripus, nie? Nie, Rydripus, tak. Rydripers. To jestem Jakub. Pierdolony, kurwa. Tak robi, kupcie. Pierdolony, kurwa. Tak robi, kupcie. Zajebiste. Bardzo fajne. Dajemy do ktośnego lajka. No. Kozackie. Czekam na full wersję. Kozackie. Czekam na full wersję. Dobra, zajebiście. No, powrót Karo. No, powrót Karo. Widzieliście pierwszego? Pewnie widzieliście, to wam pokażę. Bo jest bardzo krótkie, to mogę wam pokazać. Czekajcie, dostałem... Halo, halo, dostałem list! Mamy przyjemność poinformowania o przyjęciu cię do szkoły magii i czarodziejstwa Hogwarts jako ucznia 5 roku. Co się dzieje? O kurwa, dzwonią dzwony. Kto jest kompanem podróży? Jessica Klusek. Michael Rydripus. Jego przygoda zaczyna się teraz. To ty jest... O pierdolę. Piękne, piękne, piękne. Szkoda, że tak mało wysiedleń to też robi, co nie? Szkoda, ale moim zdaniem złoto. No, bo powiem wam, że poprzednie animacje swego czasu tutaj, to jest tutaj, o proszę. Tu mamy koniec teatrzyku. To były piękne animacje ogólnie. O, albo polscy speedrunnerzy, proszę bardzo. Widać zresztą, że zrobiło to naprawdę, no, grube wyświetlenia. No, więc jest powrót. Szkoda, że to na razie tak mało, ale może się rozkręcić, co nie? Bo to jest ten moment taki, że wiecie, tam dwa teasery, jak wyjdzie pełnoprawna część, bo to są teasery póki co. Tak, zakopał, ale wiecie, no może się przebije, jak wyjdzie pełnoprawna część, potem może coś jeszcze zrobi, to może się przebije, bo to tak czasami, no wiecie, jak tworzy coś generalnie zajebistego, to jest szansa, że to się przebije. Gdzieś tam algorytm. Możemy obejrzeć ten Hogwart, Karo, zobaczymy w sumie, jak jesteśmy już przy takich rzeczach. Zobaczmy, Karo. Pam, 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 Karo Plus ma nawet, o, nieźle, ale jest Karo. Dobra, mamy trzeci, mamy kolejny emocjonujący zwiastun, trailer. Uwaga,
trailer 2, animacja polski Hogwart. Jak chcesz jakąś spokojną grę, to masz Cats Hidden in the Paris na Steam. Szukasz sobie kodu. A to wiem, widziałem tych gier, jest całkiem ich dużo, sporo. Dobra, polski Hogwart, trailer 2. Zobaczmy, co w trawie piszczy. Pewnie będzie perełka, jak zwykle, ale trzeba zobaczyć. No. Możesz dać nową grę i wybrać sobie poziom? A, to w sumie fajnie, to może zaraz zrobimy te osiągnięcia. Dobra, na spokojnie. Uwaga, lecimy. Kolejny emocjonujący odcinek. O, Karo. Dobra, więc Jessica Klusek. Czarownica, no jesteśmy, no tak, tak. Wydaje mi się, że jesteśmy czarownicą. Jessica Klusek. Ej, a wy zawsze tacy dziwni jesteście, czy... Dobra, przestań, wiesz kim ja jestem? Kurwa, zabójcą. Będę największym czarnoksiężnikiem, kurwa. Okay. Jestem specjalny. Jesteśmy. Jeszcze nieświadomi tego, co ich zaraz czeka, nowo poznani przyjaciele wsiedli do powozu i odlecieli w kierunku znanej wszystkim, nawet wam mogolskie łachy, szkoły magii. Nice. Mega dobrze. Mega śmieszne. Jak zwykle. Dajemy... A, damy serduszko, dajemy. Serduszko? O, te damy, takie damy serduszko. Tu się da serduszko dać w ogóle? Tu się da serduszko w ogóle dać? Jest tu taka opcja jak danie serduszka? O, jest serduszka. Patrzcie, damy serduszko po prostu. Bardzo fajne. Co nie? Mega na propsie. Czekamy na oficjalną część. Co nie? Bo czuję, że będzie dobrze, co nie? Że będzie moc. Czuję, że to będzie bardzo dobra animacja. Bloody kategoria? A, przepraszam bardzo. Dobra, obejrzymy ten polski Hogwart, ostateczna zapowiedź od Karo, zobaczymy jak to wygląda. Bo generalnie, no trzeba obejrzeć jakąś fajną animację. Słychać? Oj, chyba nie słychać. Poczekajcie, chyba jest źle ustawiony głos. Sekundkę, coś jest źle ustawione. A wiem, co jest źle ustawione, tu jest źle ustawione. O, teraz powinno być git. Historia ta początek swój ma w niewielkich, choć znanych głupczycach. Mieszka tu pewien znany chłopiec, któremu imię... Harry Potter. Żarcik XD. O, czekajcie, dostałem! Halo, dostałem list! Zanim nasi bohaterowie gdziekolwiek wyruszyli, musieli wypełnić ankietę. Tak, ankietę. Mało to magiczne, ale jebać. Michael? Jak ja się nazywam? Rychdripus? To jestem Jakub. Pierdolony, kurwa. Robi, kupcie. Dobra, więc Jessica Klusek. Czarownica, no jesteśmy, no tak, tak. Wydaje mi się, że jesteśmy czarownicą. No i zajebiście. Nareszcie przyszła chwila na to, na co wszyscy czekali. Co się dzieje? O kurwa, dzwonią dzwony. Kto jest kompanem podróży? Jessica Klusek. Jessica Michael Rychdripus. Jego przygoda zaczyna się teraz. Ej, a wy zawsze tacy dziwni jesteście, czy... Dobra, przestań, wiesz kim ja jestem? Kurwa, zabójcą! Będę największym czarnoksiężnikiem, kurwa! Okej, a ja jestem Karolina. Jestem specjalny. Jesteśmy. Jeszcze nieświadomi tego, co ich zaraz czeka, nowo poznani przyjaciele wsiedli do powozu i odlecieli w kierunku znanej wszystkim, nawet wam mogolskie łachy, szkoły magii. O kurwa! Co do cholery, cholipki? Cholipka! Co tu się dzieje? O kurwa, co to jest? Kurde, no jakaś jaskinia jak na moje. Jeden dzban! Pierwszy dzbany! Ha, żaden wazon się tu nie przetrwa. Co wy odpierdolicie? Użyj zaklęcia podstawowego. Jeb! Gdzie on kurwa jest? Halo! Tu, jestem czarodziejem! Akrakadabra, czary mary! Fokus, pedag, ten! O kurwa, hello? Co tu się odje... Historia ta Dobra, co tu się odje... na tym końcu, jaki rozpier... totalny. Jaki totalny rozpier... na końcu był. Jeszcze raz puśćmy samo zakończenie. Szkoły magii. O kurwa! Co do cholery... cholipki? Cholipka! Co tu się dzieje? O kurwa, co to jest? Kurde, no jakaś jaskinia jak na moje. Jeden dzban! Pierwszy dzbany! Ha, żaden wazon się tu nie przetrwa. Co wy odpierdolicie? Użyj zaklęcia podstawowego. Jeb! Gdzie on kurwa jest? Halo! Tu, jestem czarodziejem! Akrakadabra, czary mary! Fokus, pedag, ten! O kurwa, hello? Ja jakie rozpierdolenie. Śmieszne. Mega śmieszne. No, śmieszne. Maksymalny poziom śmieszności.
śmieszności. Maksymalny poziom śmieszności. Bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne generalnie, co nie? Multimotop? No tak, wiadomka. No to co, chyba zaraz ten polski Hogwart walimy na pyrę, co nie? Bloody, pewnie nie wiesz, nie widziałeś i nikt ci na czacie pewnie nie mówił, ale Karę wypuściła nową animację, mówisz? Kurde, dobrze, że takie info poszło, bo właśnie nie widziałem. No dobra, Lej, skoro mówisz, to chyba będę musiał obejrzeć. No, chyba będę musiał obejrzeć w takim razie, skoro mówisz. Tylko gdzie ja znajdę ten film na YouTubie? Nie wiem. Gdzie ja ten film znajdę? Muszę go poszukać, bo nie wiadomo jak znaleźć ten film od Karo. Będzie ciężko go zlokalizować. Może się uda. Nie wiadomo. Co mówicie? Nowy film od Karo jest? Nieźle. Dobra. Ej, widzowie, nie wiem czy wiecie, ale nowy film od Karo wyszedł. Wiedzieliście o tym? No, nowy film od Karo wyszedł ogólnie, widzowie. Pewnie nikt o tym nie słyszał, ale to wolę was poinformować. Już jest. Polski Hogwart. Posrana akcja. Animacja. Polski Hogwart, odcinek numer 1. Co nie wyciszamy muzykę randomową. Uwaga. Oglądamy, zaskoczyłem was, wiem, że jesteście mega zaskoczeni. Informacja z pierwszej ręki ogólnie, lecimy. Polski Hogwart, posrana akcja, odcinek numer 1. O, jeszcze na start piękny donatczyk. Ej, bo ja właśnie chciałem powiedzieć, że jest nowy film od Karo, pewnie nie słyszałeś. O, nie słyszałem o tym, dzięki Potreusz. No dobra, to skoro mówisz, to chyba obejrzymy w takim razie. Tak więc jeszcze dziękuję za 100 bicików oczywiście. Dobra, lecimy moi drodzy, głupczyce, zaczyna się. Historia ta początek swój ma w niewielkich, choć znanych głupczycach. Mieszka tu pewien znany chłopiec, któremu imię... Harry Potter. Żarcik XD. Tak naprawdę dzisiejsza historia jest nie o jednym, a o dwóch młodych, choć wątpliwej błyskotliwości czarodziejach, których drogi mają się niebawem skrzyżować. Ale budowanie napięcia! Czekajcie, dostałem! Halo, halo! Dostałem list! Mamy przyjemność poinformowania o przyjęciu cię do szkoły magii i czarodziejstwa Hogwarts jako ucznia 5 roku. Jako ucznia 5 roku? Jako 5 roku? Rok szkolny rozpoczął się 1 września, podstawowe wyposażenie już zostało dla ciebie skompletowane i będzie ci dawać... Co? Jak ja chciałem się udać na ulicę pokątną? Jak zapewne ci wiadomo, dekret o uzasadnionych restrykcjach wobec niepełnoletnich czarodziejów zakazuje używania magii przez uczniów poniżej 17 roku życia, poza terenem szkoły. Jednakże, w ramach wyjątkowych okoliczności, ministerstwo postanowiło udzielić zgody, by profesor Eleazar Fig... To mnie podgłościmy, bo nie wiem, czy nie za cicho jest odrobinka. Dajmy trochę głośniej. Profesor Fig, goofy ass name, kur... W okoliczności ministerstwo postanowiło udzielić zgody, by profesor Eleazar Fig... Profesor Fig, goofy ass name, kur... Eleazar Fig mógł pomóc ci podszyfrować umiejętności rzucania czarów przed waszą wspólną podróżą z Londynu do zamku. W celu wzięcia udziału w uczcie rozpoczynającej semestr... Dobrze, dobra głośność? ...ceremonii przydziału. Wyrażamy szacunku. Matylda Weasley? Weasley? Matylda Weasley? O kurwa, to stał Weasley z tej rodziny? Wicedyrektorka? Nieźle. Zanim nasi bohaterowie gdziekolwiek wyruszyli, musieli wypełnić ankietę. Tak, ankietę. Mało to magiczne, ale jebać. Michael? Jak ja się nazywałem? Rychdripus? Rychdripus, nie? Nie, Rychdrip... Nie, jak... Rychdripus, tak. Rychdripers. To jestem ja, kurwa. Pierdolony, kurwa. Robi kupcie. Dobra, więc Jessica Klusek. Czarownica, no jesteśmy, no tak, tak. Wydaje mi się, że jesteśmy czarownicą. Do jakiego domu zostanę przydzielony? Do Azkabanu. Po tym, co zrobię w pierwszym dniu mojej przygody w szkole Hogwarts. Lecimy. Hufflepuff, dobra. No i zajebiście. Nareszcie przyszła chwila na to, na co wszyscy czekali. Co się dzieje? Dzwonią dzwony. Kto jest kompanem podróży? Jessica Klusek. Michael Rychdrypus. Jego przygoda zaczyna się teraz. Jessica Klusek. Ej, a wy zawsze tacy dziwnie jesteście, czy... Dobra, przestań, wiesz kim ja jestem? Kurwa, zabójcą. O, przepraszam. Będę największym czarnoksiężnikiem, kurwa. Okej. A ja jestem... Karolina. No bo wiecie, w każdej opowieści musi być debil, jeszcze większy debil, no i jakiś useless. Cześć. Nie jestem tylko w razie, gdyby znalazł się jakiś sponsor, żeby zasponsorować animację, siema. Jakieś lokwanko, ktoś, coś? Jestem specjalny. Jest. O, jaka reklama! Jeszcze nieświadomi tego, co ich zaraz czeka. Taktyczna! Nowo poznani przyjaciele wsiedli do powozu i odlecieli w kierunku znanej wszystkim, nawet wam mogolskie łachy, szkoły magii.
Ej, co to jest, bo wydaje strasznie irytujące dźwięki. Da się tu jakoś wyłączyć? O! Otóż potrafię czytać mowę Waszek. A to jest po waszkowemu napisane. Daj mnie to, kurwa! Rebelia goblinów. Głównym antagonistą jest Meduza. Ork. O kurwa! Co do cholery? Cholipki? Cholipka! Co tu się dzieje? Bagaże to najgorsze, co mogło nas spotkać. O, cholipka. Co jest, kurwa? Ale akcja. Ja pier... Przygotujcie się na mocne lądowanie. O kurwa, co to jest? Kurde, no jakaś jaskinia jak na moje. Mi się wydaje, że teraz będzie element survivalu. Będziemy musieli ściąć drzewa i zbudować pierwszy domek. Tak mi się wydaje. A jak na moje, to jest twierdza, debile. Zobaczcie. Piękna twierdza, profesorze, czy możemy ruszać dalej, ponieważ nie mogę się doczekać mojego pierwszego dnia w Hogwarcie. Aha. Dobra, chodźcie, tylko się nie rozdzielacie, bo byłby giga przybył, gdybyśmy się rozdzielili. Dobra, chodź, przyjdziemy się, poszukamy jakiegoś drzewa narąbać, zbudujemy obóz. O, kości. Wow, wow. Dobra, już. A mogę rzucać już potężne zaklęcia? Na przykład Evada Kebaba? Hermus Totalus. Jebny pan! Pierwszy dzwony! Żaden wazon się tu nie przetrwa. Tego się nie spodziewałeś teraz, pani. Co wy odpierdacie? No chłopaki, musicie mi pomóc. Uuu, co to za szyba? Czy mogę to open jakoś? Użyj zaklęcia podstawowego. Nie! No i łowu dów. Dobra, co tu jest? Co się dzieje? Przepaść? Ciekawe, czy jestem odporny na wysokość. A dobra, następnym razem to sprawdzę. Albo teraz! Gdzie on kurwa jest? Halo! Tu, jestem czarodziejem! Akrakadabra, czary mary! Fokus, fokus, pedag, ten! Jakiś wielki mak potężny! O, będzie jakaś tragedia. W imieniu Merlina, co to było? Ej, to jest hamowa Waszek! Nie chcę czuć, jak boli strach! Tak, to musi być mowa Waszek. Tylko ja to rozumiem. No. To ja tu na was poczekam, okej? Okay? Bo to wcale nie tak, że mi miało nie być w ogóle w tej animacji. Co wy? No way. Idźcie, sejdźcie. Mogę tam wejść? Chodź tu! O kurwa, hello? Język Waszek nas przeteleportował do tej dziwnego pomieszczenia. Czekaj, czy my jesteśmy? Czy to jest bank Grisgrondka? Tak! Jesteśmy w podziemiach! Gdzie jest ta krypta? Goblin Bankier! Dzień dobry! Witam! Halo, proszę wstawać, proszę nie spać! Spokojnie, mamy czas! Obudził się. Mikrocypek. Z buzi bardzo miły. Moim zdaniem. Coś mi się nie podoba. O, coś mi się nie podoba. Czemu mi się nie podoba ta osoba? Zobacz, widzicie, opaskę ma jakąś czerwoną. Przypomina mi to coś. Czyli coś się skrywa nie da. No i jesteśmy. Skrytka Strongota. Chuj fajna. Nie! Ale kurwa jebana. Oni zawsze są nasy przebiegli. Skurwa z tym. O kurwa, jaka ciemnica. Ciemność. Widzę ciemność. Wyjebał korki komuś. Korkukus Totalus. Zadziałało. Halo? Mieszka tutaj ktoś w tej skrytce? Co to jest? Dziwne. Wygląda jak kałuża... Kałuża jakiegoś płynu. A, dotknę. Dobra, czas na nowego zaklęcia. Lamus. Dobra, jedziemy. Eza! Dobra. Zaklęcie Lamus. Dobra, coś tu jest ukryte. Tutaj, na tym wielkiej, gigantycznej ścianie. Tylko jak to odkryć? Nie słyszę mowy Waszek. Niedobrze. O, czy to jest złoty puchar? Ciekawe, czy dostanę za to jakieś 30 zł w Lombardzie, na pewno. Ale niczego tutaj nie ma. Dobra! Mówu dup! O nie! Dobra, co się dzieje? Protego! O Jezus, zaraz umrę. Jebas! Czekaj, co tam się dzieje? Sekundkę. Protego! Wardenga robił takie rzeczy kilka lat temu, jak ho... Poczekajcie, muszę to zobaczyć. Oj, takie rzeczy. Marek Romper Extreme. O kurde, jaki. Co tam było? Co tu się dzieje? O kurde, jaki potężny. Potężny ten czarodziej.
nic nie widać, światło zgasło. No podziękuj mi kurwa za igrotę, halo. Tak, 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 ale jest sprawa do załatwienia, zaraz wracam. Dobra, chodźmy za tymi świecącymi gównami. Świecące gówna, gdzie mnie prowadzicie? Tutaj? O kurwa, skrzynka z pieniędzmi, jednak warto było wchodzić tutaj. O kurczę, 35 zł, ale fart, pieniądze, tak, wybornie, o ile pieniędzy. Ale tutaj jest jakaś dziura, debil by nie wdepł. No dobra, w sumie? Chyba wbijamy, co nie? Uuu, fajne miejsce. Kurczę, zobaczmy co to chodzi jest. O dramę Multiego jak coś, no wiem, załapałem, że chodzi o dramę Multiego. Załapałem, wiem. No, po prostu rozśmieszyło mnie to troszkę. W środku? To jest to, co się wrzuca chyba wspomnienia, nie? Uuu, czy to jest wiszący dziwny kamyk? Co mam na czole, co mam na czole? Twoją starą mam. Czy to jest kamyk? Uwielbiam kamyki. Jestem specjalnym dzieckiem. Tak. O, kto to? Na raz, dwa, trzy. O nie, o nie. O nie. Kongo TV przyszło z IRL-em, ja mamy przejechać ten z gazety. Spierdol stąd. To nie jest nasza wojna. Spierdol stąd. Chodź szybko do tego magicznego portalu. No witam. No nareszcie, ileż można nas czekać? Teleportacja, kurwa, mistyfikacja, łatwo. To był dopiero początek ich wspólnej przygody. Zamiast się pamiętać po jakichś sringockich podziemiach, powinni iść na ceremonię przydziału. O, ceremonia przydziału, oczywiście. Jeszcze trochę się spóźnimy, a tego... Oj, tego byśmy nie chcieli. Zajebiste. Brawo, mega dobre. Za wsparcie doceniam każdego wspierającego, udajcie mi do tego kopa, działania, uświadomicie, że chyba dobrze robię w tym samym powrotu do animowania. Piękne! Piękny pierwszy odcinek, co nie? Jeśli to czytasz, to napisz w komentarzu polski Hogwarts to, plus, ja was zostawcie like, okej. Okay. Niergargonik tu się trochę ogarnie, bo tragedia jakaś to jest, suba też zostawcie. Trochę nie napracowanka by wlazło, jeśli chcecie kolejny odcinek tego typu, to tapujcie widzowie, tapujcie. I coś jeszcze tu pisać, nigdy nie robiłem takich napisów końcowych, jeszcze jakby to był jakiś giga film, a za to tylko głupiutka animacja, nie no, krztosik była. Mega śmieszny, dziękuję za oglądanie. Mega śmieszny. W sensie mi się mega podobało. Krztosiwo, dobry odcinek pierwszy. Generalnie grube propsy, zostawiamy tutaj piękną lajkacza. Jak tam było? Polski Hogwart top. Polski Hogwart top. Top. I serduszko. No, polski Hogwart top, co nie? Zostawiamy oczywiście komentarzyk. Proszę państwa, zapomniałem, że to streamy, myślałem, że YouTube oglądam. Ale powiem wam, złoto, mega mi się podobał. Właśnie byłem ciekaw, bo dużo tych zwiastunów oglądałem, byłem bardzo ciekaw, ile będzie dodatkowego kontentu, bo na początku widzę tak, o dużo już tam zwiastunów było, ale było naprawdę sporo, dużo nowego kontentu, mega śmiesznie, bardzo dużo fajnych nawiązań. Myślę, że jak multi obejrzę, to też będzie mu się podobać, bo też bardzo dużo było nawiązań, ale powiem wam, że to generalnie teksty, ja nawet nie pamiętałem, że takie teksty używałem. Mowa Waszek! Najlepsze jest to, że to tak wiecie, to tak wzajemnie do siebie pasowało trochę. O, to chyba napisane jest w mowie Waszek. Mega dobre, naprawdę plusi, mega szacunek. No, więc ja osobiście, wiadomo jak to jest z tym algorytmem, że algorytm różnie działa, ale liczę, że to faktycznie gdzieś tam pójdzie dalej. Trzymajmy kciuki, że to dalej wybije, co nie? I będzie fajnie, co nie? Trzeba ten promować. Karo, no co, musi, ona powinna tak samo teraz, tak, powinna zrobić tego raz, że YouTube, patrzcie, to teraz co powinna zrobić jeszcze? Shorty powinny być nagrane, czyli tak, shorty raz, dwa, TikToki, bo duża szansa jest, bo YouTube jest YouTube'em. Karo, musisz to zacząć na chyba TikToka też rzucać, nie wiem, Karo wrzuca to na TikToka? Może na TikToku by to lepiej siadło? Są na TikToku? Bo takie rzeczy mi się wydaje, że to jest ten, to jest generalnie... Aż sprawdzę, czy znajdę. To jest generalnie takie, YouTube jest jaki jest, ale wydaje mi się, że to się... O, jest, faktycznie. Mi się wydaje, że to się obroni samo po prostu, co nie?
A jest, faktycznie. Mi się wydaje, że po prostu obroni się samo, tylko po prostu kwestia jest... No, kwestia czasu po prostu. Tak mi się wydaje. Kwestia czasu i obroni się samo. Generalnie bardzo fajnie, bardzo fajna animacja zrobiona. Chuj roboty przy tym pewnie było. Tak, na pewno, to jest kupa roboty taka animacja. Ale szacuneczek, mega zajebista animacja. Jeszcze na Reese Insta byłoby się przydało, żeby promować. No dokładnie, na wszystkich platformach lecimy. Mnie rozbawiły świecące kubki. Nagrane było, fajnie przypomnieć. No, fajnie, fajnie. Więc generalnie mega, mega szacuneczek. Zajebista animacja, mega animacja. Chodzi o dramę, no, mega animacja. Też uważam, że szacuneczek. Bardzo, bardzo fajne. Kurczę, no szkoda. Miejmy nadzieję, że to ładnie tam pójdzie do przodu. Pójdzie do przodu, bo ja bym z chęcią zobaczył kolejne części. Co to dużo mówić? Ja chętnie bym zobaczył kolejne części, więc liczę, że Karo się nie zniechęci i będzie ten następne części już tam animowała, bo generalnie roboty jest, ale widać, że efekt też jest zajebisty, co nie? No i szkoda, że YouTube tego na razie tak nie docenia, ale mam nadzieję, że to, jak już wiele razy powtarzałem, obroni się samo. Nie dość, że sama animacja, to jeszcze głos filmów pod to podstawić, to już w ogóle sporo czasu. Tak, tak, to jest jebanina. To jest zabawa. No, zajebiste. No, fajne, fajne. Więc ja liczę, że to się obroni samo po prostu. Liczę, że to się obroni samo. Mam nadzieję. Multi to jeszcze nie oglądał, zgaduję, co nie? Ciekawe, czy ten Multi na pewno tego jeszcze nie oglądał. Ciekawe, czy mu tam ludzie napisali. Ale on coś innego robi. Multi to oglądał już, czy nie jeszcze? Oglądał czy nie oglądał Multi? Nie wiecie nawet. W każdym razie mega propsik. Co nie? Mega propsik? Nie. Ciekawe, ale pewnie obejrzy, bo widziałem, że on oglądał to ten jeden ze zwiastunów. To myślę, że główną część też obejrzy, moi drodzy. O, Piotreusz! Dobrze gada, poleć mu. No i dziękuję ci za 100 bicików, Piotreuszu. Wielkie dzięki. Nie dość, no. W ogóle też super jest to, że Karol od lat już robiłem ze swoim udziałem. Wiem, ale i bardzo mi się to podoba. I słusznie. No wiem, tutaj przecież stare, ale zobaczcie w ogóle jaki przeskok jest, co nie? Że tutaj stare animacje. Wiecie co? Mi się wydaje, że tutaj... Patrzcie, co tu było wcześniej, co nie? Karo wrzucała, wtedy miała taki etap, że wrzucała animacje nasze z właśnie... z Mandziem. Zobaczcie w ogóle, jakie to robiło zajebisty zasięg, co nie? Patrzcie, 370 tysięcy, 236 tysięcy, co nie? Jaki to zasięg robiło. Mi się wydaje, że ta przerwa mocno zakopała kanał, bo niestety, kurczę, no YouTube taki jest trochę, że przerwę robisz za długo i twój kanał się zakopuje. Nie, poczekajcie, nie ten dźwięk włączyłem. O, tak. Polski Hogwart, to ma kurwa 2000 wyświetleń, to jest jakiś kurwa żart? No dobra, zobaczymy. Wiecie, Karo się nie zniechęci. Chyba to ma zajebisty potencjał moim zdaniem. Ale akcja. Tego na razie tak nie docenię. Ale akcja. Wybustujmy to trochę, niech to kurde poleci. Tak, pierwszy dzień w Hogwarcie. Kurczę, ale przypał, trochę się spóźniliśmy. Ale kto by przypuszczał, że takie niespodziewane rzeczy nas spotkają. Ale akcja. Ło kurwa. Ale kurwa jest. No witam. Witam serdecznie. A czemu się kurwa tam chowasz? Welcome, welcome, studenci. Dzień dobry, witam wszystkich. Jak coś, ja już wiem, jakiego domu chcę się dostać. Witam, kurwaki. No siema, biedaki. Chuligani Gryffindor. Wypierdajcie chuligani Gryffindora, tylko Slytherin. Bez kitu, Gryffindor pije wodę po parówkach, kurwa. Śmiecie. Kurwa. Ale dojebane. Ja pierdykam. Pa, pływają ryby jebane. Zajebiście. Kurwa. Miło, że w sumie mamy bazę w Bimbrowni, co nie? Miło, Hufflepuff. O, coś znalazłam. Dobra, szybkie okradanko. Ravioci! Oho, czy do browarki? Czemu tak wolno chodzę? A no tak, cinematic experience. I pierdale, mam uczulenie kurwa na kozy. O kurwa, ale zajebiste miejsce. Ja pierdykam, ale tutaj jest imprezownia. Sala gówna. Sala gówna. O, gramofon, puść mi muzyczkę. Ja jestem fagata sexy, cipka spod konia.
Ja no. jestem fagata sexy, cipka z podkolina. Dupa taka duża, że jej szkoda grubo. Nie wypinać. Czekamy na pełną wersję, moi drodzy. Na koncie nawet nie podbijaj. Dziś loty private jetem, kiedyś luksus to był free now. Czekamy na pełną wersję, moi drodzy. Miejmy nadzieję, że wyjdzie jak najszybciej, ale zobaczymy. Fajne, fajne. Fajne, naprawdę fajne. No, naprawdę fajnie, czekamy na pewną wersję. Ogólnie rzecz biorąc, trochę mnie nie było, dlatego też tak trochę z opóźnieniem to oglądamy, bo polski Hogwart, odcinek drugi wyszedł już 9 dni temu, a ja dopiero teraz oglądam. Dlaczego dopiero teraz? Dlatego, moi drodzy, że mnie nie było, bo byłem sobie na wycieczce. Byłem sobie na wycieczce, ale proszę bardzo, reakcja, a to jest reakcja w ogóle, to źle. Nie reakcja, gdzie jest polski, czy będzie drugi odcinek? Tu jest, polski Hogwar, nauka magii, w ogóle reakcja ma więcej wyświetleń niż drugi odcinek. Dobra, lecimy, lecimy sobie, reakcję też będzie fajnie obejrzeć, ale lecimy, polski Hogwar. Nauka magii, tak, odcinek drugi, proszę państwa, 12 dni temu wyszedł, co nie, nie było mi strasznie długo, na zaległości okropne. Dobra, no to lecimy. Pierwsza część skończyła się majestatycznie, druga pewnie będzie wybitna. Oglądamy. Tak, pierwszy dzień w Hogwarcie. Ale cozy. Poczekajcie, tu se troszkę podgłośnimy. Giereczkę ten, chyba. Dobra. Powiedzcie mi, czy jest git głośność? Tak, pierwszy dzień w Hogwarcie. Ale cozy, ja pierdolę. Kurczę, ale przypał, trochę się spóźniliśmy. Ale kto by przypuszczał, że takie niespodziewane rzeczy nas spotkają. Ale akcja. O kur... Ale kurwa je... witam serdecznie, a czemu się kurwa chowasz? O nie, na przypale jesteś. Głośność jest dobra? Ceremonii przydziału. Chwileczkę, ja tu muszę zaapelować do widzów. Sorka, że psuję klimat generalnie, ale please nie zapomnijcie włączyć tego filmiku na YouTube w tle, kiedy oglądacie reaction streamerów na żywo. Wiecie no, napracowanko wleciało, nie ukrywam. Także jeśli podbijecie wyświetlonka i watch timing, to... To możecie wbić jak widzowie. Przełoży się to oczywiście na kolejne epizody, czy w ogóle powstaną, także... No, to wbijajcie widzowie, co nie? Wbijajcie widzowie i odpalcie sobie w tle. Proszę bardzo, polski Hogwart, nauka magii, odcinek drugi. Jakby ktoś się zastanawiał, co nie? Żeby podbić troszeczkę. No wiadomo, żeby Karo mogła machnąć kolejne odcineczki, proszę państwa. A teraz zaczynamy drugi odcinek Hogwartu. Dzięki, pozdrawiam i... Dobra, wiem, że jesteście leniwi, to wyślę wam link po prostu, żebyście na pewno to ogarnęli. Proszę bardzo. Bo byście pewnie tego nie ogarnęli, jakbym wam nie wysłał linku. Dobra, odpalamy! Chodźmy dalej. Welcome, welcome, studenci! Dzień dobry, witam wszystkich. Ale to nie to wygląda! Dobra, moi drodzy. Ciekawe co wybierze ten, ta. Czapka przydziału. Czapka przydziału. Jak coś, ja już wiem, jak do domu chce się dostać. Jaki dom zostanie wybrany? O bogowie! Co zostanie wybrane? Dziękuję ci strzelicy za subskrypcję 23 miesiące! Piąteczka dla ciebie! Witam starego, elo elo! O, zostanie wybrane, ciekawe! Hufflepuff! 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 Jestem pewien, że nikt nie wybierał Hufflepuffu, bo to jest tak niewybieralny dom, że idealnie, że my go wybraliśmy. Hufflepuff i puff. Najpierw Hufflepuff, a potem puff do kibelka. No, to tak dla formalności, ja też czapkę założę, no problem. Proszę cię, Ravenclaw to wszyscy grają. No, Hufflepuff. Tak jest, kurwa, w literinie! Dokładnie tak! Kurwa! Witam, kurwki! No siema, biedaki, co tam? Chuligani Gryffindor! Wypierdajcie chuligani Gryffindora, tylko Slytherin! Bez kitu, Gryffindor pije wodę po parówkach, kurwa, śmiecie! Jutro pierwsze zajęcia, nie? Trzeba się wyspać chyba. Idziemy! Dobra, no to idziemy, dobra. No i się rozeszli po swoich dormitoriach. Michael do ślizgonów, Karolina do krukonów i Jessica do puchonów. Ol kur... wejście! O kurde! Ale ładne, ja pierdolę. O, patrzcie, fajnie! Fajnie wygląda! Tablica ogłoszeń, tutaj pewnie są te zlecenia na zabójstwa. Kurwa! Ale to jebne! Ja pierdykam. Pa, pływają ryby, jebne! Zajebiście! Kurwa!
Welcome, welcome, kutafoniksy. Miło, że w sumie mamy bazę w Bimbrowni, co nie? Miło, Hufflepuff. No. O, to są jabłka? Pyszne. No, a to? O, włóczy mi w brzuchu. Co jest? Dziwne. A zjedzmy jeszcze jednego. Znowu to samo. Kurczę, czy one były z alkoholem? Nie jestem pewien. Zjedzmy jeszcze jednego dla pewności. No dobra, jeszcze jeden nie zaszkodzi. O, gramofon, puść mi muzyczkę. Ja jestem Fagata, sexy cipka spod Konina. Muzyczka. O, witam serdecznie na spotkaniu dżentelmenów. Bez kitu, kurwa. Ha, Jessica Klusek. Gdzie są wszyscy? Jessica Klusek. O kur, ale jest super. Ha, Jessica Klusek, klęcę do góry. O, coś znalazłam. Dobra, szybkie okradanko. Ravioci. Oho, oho, czy to browarki? Wygląda jak browarki. Nie, to ciaska. Z daleka wyglądają jak browarki. Może być. Dobra, szybkie obczajonko. Czy jest coś do powiedzenia? Niczego nie ma? Dobra, idziemy dalej. Tu, o, o, o. Filiżanka kawy? Ach, niedopita. Kupię, żeby się zmarnowała. Co tak siedzisz? Bo to jest ogółem moja miejscówka, jakbyś nie zauważył. O. Interesting. A zastanawiam się, co w tym czasie robi Michael tak właściwie. Czemu tak wolno chodzę? A no tak, cinematic experience. Tak, 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 zwiedzamy. NPC Tytan. I finale mam uczulenie, kurwa, na koty. Dobra, chodźmy go poszukać. Iść za tobą, a mogę jakoś skorzystać z tej magicznej książki, otworzyć ją i zobaczyć, co tam jest napisane. Nie, co ta... Are you out of your fucking mind? Co, poczekaj, are you poczekaj, co, czekajcie, co jest? Nie zostawaj influencerem, Beanie Boy. Okej. Okay. I zobaczyć, co tam jest napisane. Are you crazy? Are you out of your fucking mind? Co to jest za pytanie? Wylosowałeś się, kurwa, z koła fortuny? A mogę przećwiczyć takie proste... Co? 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 I pierdolę poszukać. Iść za tobą, a mogę jakoś skorzystać z tej magicznej książki, otworzyć ją i zobaczyć, co tam jest napisane. Are you crazy? Ja też nie wiem, o co chodzi. Mind. Co to jest za pytanie? Widzowie, powiedzcie mi, to jest nawiązanie do czegoś? Bo ja jestem głupi, to w sumie nie wiem. Z koła fortuny? A mogę przećwiczyć takie... Ja jestem głupi, do czego to jest nawiązanie? Bo ja nie wiem. Może multi ogarnią, ale to jest zbyt inside'owe. Nie mam pojęcia, do czego to było nawiązanie. No, ale nawet śmieszne. Proste zaklęcie. The Veganka na TikToku? Tak? A co tam było? Co tam, co tam chodziło? Bo nie kumam totalnie tematu, w sensie nie ogarniam. Ja jestem, wiecie, ja jestem zawsze opóźniony jestem z takimi rzeczami. To ja czasami po prostu nie potrafię być ze wszystkimi na bieżąco. Chodzi o to, że influencerzy są debilami i głupie pytania, bo oczywiście, że tak, mi się wydaje. A, że głupie pytania zadają influencerzy. No dobra, w każdym razie jest to jakieś fajne nawiązanko, pewnie kto załapał, to jest to jeszcze śmieszniejsze. Zaklęcie jak Evada Kebaba, na tym gałganie my... Dobra, czekajcie. Zaklęcie jak A mogę przećwiczyć takie proste zaklęcie jak Evada Kebaba? Na tym gałganie my Evada Kebaba! No trudno. No i gitara się ma, pogadane, idziemy na pierwsze zajęcia. Tu, tu, tu. Hufel, hufel, puf, hufel, puf, hufel, puf, hufel, puf, siup. O kurwa, ale zajebiste miejsce. Ja pierdykam, ale tutaj jest imprezownia. Sala gówna. Sala gówna. Ha! Ręce do góry, jestem Jessica Klusek. Ale zamki mordę, czy ty widzisz, że to jestem ja? Co ty tu robisz? Dobra, pójdzie z tobą pogadać. Albo dobra. Siema. O kurwa, siema. Ja pierdolę, Tom Holland. Goofy, kurwa. Nasi bohaterowie stali tak i marnowali czas. Zapomnieli najwyraźniej, że muszą znaleźć salę, w której odbędą się pierwsze zajęcia. Nie ma czasu, tracić czasu. Dobra, dobra, poczekaj, jak chcę sobie tu pozwiedzać chwilę, no sekundka, kurwa, ludzie. Dobra, Kluska, a ty wiesz, gdzie są te zajęcia? To wiemy, gdzie to jest, znaczy nie wiemy technicznie, ale wiemy, że gdzieś na pewno. Aha, nie no, Dream Team normalnie się wylosował, nie? Dobra, zaraz pójdziemy na te zajęcia, muszę trochę pochodzić, bo mam taką ochotę. Aha. Co ty gadasz, Karigoda? Nie no, wbijam tam, nie ma takiej opcji nawet, no. Na nowej mapie mi nie da zagrać? No, nie ma takiej opcji nawet, no.
No, nie, nie. Ja tam wbijam, na pewno. Nie ma takiej opcji. No, że nie ma slota, Karigoda. Wbijamy tam. No, musi znaleźć miejsce. Ja muszę zagrać na tej nowej mapie w Amonga. Dobra, róbcie co chcecie, a ja sobie idę na zajęcia. Dobra, róbcie co chcecie. Aha. Bo mam... Teraz pójdziemy na te zajęcia, muszę trochę pochodzić, bo mam taką ochotę. Aha. Dobra, róbcie co chcecie, a ja sobie idę na Dobra, ale... Poczekajcie, bo wypadłem... wypadłem z rytmu. Wiemy, że gdzieś na pewno będzie to jest, znaczy nie wiemy technicznie. Ale wiemy, że gdzieś na pewno. Aha, nie no, Dream Team normalnie się wylosował, nie? Dobra, zaraz pójdziemy na te zajęcia. Muszę trochę pochodzić, bo mam taką ochotę. Aha. Dobra, róbcie co chcecie, a ja sobie idę na zajęcia. Wali mnie to. No i każdy teraz cały czas. Jeszcze mnie trzyma choroba podepalska. Karigoda, weź nie pierdol, gałganie, wbijamy do Ibiego normalnie na nagrywki. I tyle, no. Po prostu jak nie można po dobrodzie, to trzeba na hama, Karigoda. Takie są zasady. Chillera, utopia, będzie git. Eliksiry, to jest sala do eliksirów. Sala do eliksirów. Coś mi dyngnęło. Coś usłyszałem. Jest jakiś kurwa mag z wielką kulą. Welcome, welcome! Spierdaj! Dobra, zapamiętam to skurwysynie, jak już będę wiedział co... No bo źle, bo mi się pękło źle jajo. Jedna zielona kuropatwa. Oj, stary, długo nie pożyjesz już. Pisz testament. Co tam plotkujecie? Nie będę wam przeszkadzać. Idę na lekcji czarnej magii. Czarnoksiężnik. O, chyba przez przypadek doszliśmy na zajęcia, tylko nie na te, które chciałem. Czy to jest matematyka? O nie, jakieś zadania matematyczne. O nie, tylko nie zadania matematyczne. Na palce, daj, liczmy na palcach, dawaj. 4 plus 4 to jest 8, co? Czyli 4 plus 9 równa się 12. No tak. Nie strzelaj mi. No, konspir... 4 plus jednorożec, nie wiadomo co to jest. Znak zapytania. Dobra. Koniec tych lekcji, idziemy na kolejne. I tak oto udali się na pierwsze zajęcia na świeżym powietrzu. Jesteśmy na dworze! Welcome! Witam wszelkich magów i czarnoksiężników. Ej, patrzcie, tego profesora tam z tyłu wygląda na rozjuszonego. ECP Polska, oddział rowerowy. Szukamy dzisiaj. Jest kurczę, to jest Zbyszek na osiedlu. 48 lat. Trzeba kurczę pojechać. Komu kurwa auto nie odpala pod blokiem? Co jest kurwa? To jest największe TNT na świecie i już za chwilę wysadzę je w powietrze. Trzy! Ja to pierdol... Nie no, spoko, to tylko kurier. Glowo, co mówiłam. No i teraz wiem, czemu to stawa opóźniona. Razem z Cortex stworzyłem swój pierwszy i wyjątkowy produkt, jakim jest Mystery Ice. Tak, tak. Mówiłem, przecież to zamawiałam. Brat chciał być jak lody ekipy. Nagraj TikToka, wygraj 50 tysięcy. Czy mam zatańczyć z tym lodem, żeby wygrać kasę? Bro, what is this, man? Dobra, chuj, trudno. To muszę zrobić, bawić się kulami? To moja specjalność. No, zobaczymy jak ci pójdzie. Rozpierdam ją. Yes, rozpierdam, kurwa, typiarę z Gryffindoru. On nie jest z Gryffindoru. Oni zawsze wygrywają. Ja jestem po udarze, jak coś przepraszam. Cholipka, dobra jest. Patrzy się na mnie, kurwa. Jebana mnie śledzi oczami. Ta kurwa za gówno. Ty przyszedłeś dzisiaj się powyzywać, kurwa, nie? Dzisiaj masz takie, jakiegoś obsika masz w dupie i cię korci. Dobra, zamki. Mordę. Dobra, ja ją zepnę, kurwa! Śmiecia z Gryffindoru! Nie wiem, czy to legalne, ale jolo! Patrz to! Jebać! Za pierwszym! Co z tym? Ha, ha, ha! Ja pierdolę, jaki gówniak! Amatorka, o bogowie! Sorry, baby! Lekarz ciebie, nie? Miło było cię poznać. Fatality! Nie była to zbyt wymagająca lekcja. Jedna z ciekawszych lekcji za nimi. A to, co się miało zaraz wydarzyć, nieźle rozjuszyło naszego bohatera. Ale jestem rozjuszona. Dobra, zaliczymy od razu zajęcia przed obrony przed czarną magią. Tak na pamięć już znam cały Hogwart, więc wiem gdzie iść. Gdzieś tutaj. Dobra, okej, trochę przesadziłem z tym na pamięć. Znam, mniej więcej kojarzę. No dobra, chodźmy na kolejną lekcję, czyli nauka przed mrocznością. Obrona przed mroczną magią, idziemy. Czy to jest kotek? Czy to jest kitek?
Miau? To chcesz kurczaka? Nie mam kurczaka. O, kot. Przypominam, że mam niestety uczulenie. To latający kotek! Nie pierdalaj. Czy ciebie jebło? Przyszła pora na małe zmiany. W tym celu nasi bohaterowie udali się do tajnej hogwartzkiej garderoby magów. Ej, czy ja się mogę przebrać? Very nice, let me see this kurwa drip. No nie ma kurwa zielonego szala, tylko jakiś taki kurwa zjebany. Możemy w ogóle okulary sobie zamontować. Ale nie musimy. Nie, bez okularów dzisiaj pójdziemy. Mamy czapkę. Nie, bez czapki też nie będziemy chodzić z czapką. Ej, dobra, śmierczożercą mogę być. Ja pierdolę, śmierczożerca. Ale drip. Ale nie będę wchodzić, bo oni jeszcze nie wiedzieli, kurwa, że to ja. Wiesz, co chodzi? Kaszkiet władzy. Nie, no dobra, wygląda jak debilka. Bez przesady. A, możemy chodzić bez odzienia jeszcze. No i teraz to będę wyglądać. Ja pierdolę, no teraz wygląda coraz strasznie. Dobra, wygląda jakiś potep. Jest dobrze. Dobra, jak coś, a to ja już jestem ready, że tak powiem. No. Wow, ale kurwa. Coś mi nie pasuje, jakaś taka przymulona się zrobiła ta nasza dziewczyna, koleżanka. On jest ślepy? On jest chyba niewidomy. Trochę jakaś taka smutna się wydaje, ale dobra, niech będzie. No, szacunku troszeczkę. No dobra, to co, idziemy na kolejny emocjonującą misję w Hogwarcie. Ja piękne. Jestem fagata sexy, cipka spod konina. Piękne. Dupa taka duża, bardzo ładnie. Szkoda nie wypinać. Poczekaj, o co chodzi z tym NPC-tem? To jest wspierający? O to chodzi? Że wspierający jest tytan? Szkoda nie, dupa tak. NPC, zby tytan. Dzięki wszystkim wspierającym. A, to dlatego się był w obrazie. Widzicie, jak będziecie wspierającymi, to jesteście w obrazie. Jej szkoda nie wypinać, jak nie masz sześciu. Fajnie, fajnie. Cię nawet nie podbijaj. Dziś loty private jetem, kiedyś luksus to był free now. Dziś wakacje w LA. Kiedyś było to marzenie, wszędzie gdzie nie wejdę, to robię wrażenie. Powiększyłam dupę, jak zrobiłam karierę. Bolą mnie plecy, no bo no mam. No i fantastycznie, proszę państwa, i tak właśnie prezentuje się drugi odcinek, proszę państwa, piękny z polskiego Hogwartu. No coś pięknego, moi drodzy, coś pięknego. Nie ma nawet o czym mówić, coś pięknego generalnie, naprawdę majestatycznie. No, chodzi o to, że jest top tier wspieranie, jest to specjalnie zrobione. No, jakie Nemesis? Nemesis Lockdown, taka planszóweczka, byczku. No, jakoś nie czuję tego Alien Swore, Nemesis na bromce. Nemesis jest fajny, tylko że ja bym z chęcią Caridzon spróbował wbić do Ibiego na Talonga i potem możemy lecieć. Bo ja się napaliłem na te nowe mapy, co nie? Więc ja tu widzisz. No, wiesz jaka ta mapa nowa z Amonga jest zajebista? Ale generalnie jeszcze wracając, podsumowując, mega fajny drugi odcineczek z Hogwartu, czekam na trzeci, Karo, świetna robota, tak trzymajcie, zostawiam oczywiście taktycznego lajka i serduszko, trochę spóźnione, piękne i serduszko, trochę spóźniony komentarz, ale lepiej później niż wcale, no bo dopiero wróciłem. Co nie? Generalnie, więc moi drodzy, wbijamy, jeśli ktoś jeszcze nie widział, też zostawcie lajka i wbijcie i zostawcie komentarz. Piękne moi drodzy, czekamy na trzecią część. Mamy coraz lepiej, Karo idzie, więc mam nadzieję, że będzie iść jeszcze coraz bardziej. Ale widać, że fajnie, rozkręciła się. Rozkręca się. Fajnie. Obejrzyj animację od Karo, mówisz? XXNemphisX, mówisz, że obejrzę animację od Karo? No to może tak zrobię, skoro tak mówisz. No właśnie opowiadałem widzom, że zaspoilerowałeś mi akcję w Hogwarcie. No nie robisz takich rzeczy, panie Caridzonie. Ja cię kręcę, no straszny spoiler tam poszedł, ale dobra, no już przymknąłem oko na to. No. Dobra, Caridzon, wiesz, że cię kocham generalnie i daj spokój. Ale przyznam się, że tak mnie zachęciłeś, że wczoraj to się trzęsłem, żeby tego nie obejrzeć. No taką reklamę machnął Caridzon. Ja tam już mówię, no już się trzęsłem po prostu, żeby tego nie obejrzeć, ale mówię, no nie mogę tego obejrzeć, bo muszę to zrobić na streamie. Co nie? Taki byłem roztrzęsiony, jak on mi to napisał. Zaraz ten. Musimy ułożyć. Caridzon, jak ty mi sprzedajesz, to nie, no nie wytrzymam zaraz. No chyba idziemy oglądać Hogwarta natychmiast.
Wiki w... O, tak mi po prostu sprzedajesz to Karicon, że ja nią nie wytrzymam. No chyba zaraz, zaraz chyba oglądamy, moi widzowie, bo Karicon coraz lepszą mi to reklamę zrobił ogólnie. No. Mogła pisać, to bym przygotował jakiś najeb***. No już mówię, no wczoraj mi Karicon, ja wam pokażę, co napisał mi Karicon. No taką reklamę mi wczoraj zrobił. Patrzcie, tutaj napisał: ja jestem Karo, jak, jako najeb***ul na ulicy. Coś ty mi narobił. No ja potem tak się trzęsłem ogólnie. Ja się tak trzęsłem, żeby tego nie obejrzeć wcześniej. Mówię, muszę to na streamie zrobić. Boże, jaka potężna reklama, no nie wierzę, no. No i generalnie widzicie, i to się nazywa prawdziwa przyjaźń, że się wspiera swoich kumpli, że załatwiłem Karicynowi, że może być w takiej serii, raz, dwa, obejrzy to multi, więc widzisz, rozpoznawalność się wchodzi, bo dużo osób obejrzy multiego, więc Karicon już jest, i raz, że jest już Karo, więc jest generalnie, no już jest sława, raz, dwa, że jeszcze multi obejrzy, to obejrzą wszyscy widzowie, więc generalnie, no to jest tak potężny zasięg Karicon dostaje w tym momencie, ja nie wiem po prostu, no mega, mega to ogarnąłem ogólnie. No dobra, no to co moi drodzy? W sumie trzy nowe postacie są, dobra, proszę już nie spoilerować. Dobra moi drodzy, wydaje mi się, że nadszedł ten moment, jaki nadchodzi w każdym takim poważnym streamie, jakim jestem ja, mój oczywiście stream, bo mój to jest najpoważniejszy zawsze, bo ja jestem mega poważnym człowiekiem, każdy to wie. Nadchodzi taki moment, że trzeba zająć się nowym odcinkiem, proszę bardzo, Polski Hogwart, odcinek trzeci. O, poczekaj, bo coś mi ten mogła wziąć, ten shot mogła wziąć, pasowałby idealnie od 15 sekundy. Poczekajcie, bo jeszcze Karicon mi shota wysyła, który by bardziej pasował, ale od 15 sekundy, już patrzę. Moi drodzy, chyba nie dojadę. Dojadę chyba. Koniec trasy. Wysiadać. Nie wiecie na razie. Ja wam powiem. Karo, jak to oglądasz, ten shot możesz wykorzystać. To jest taka prośba od Karicona, żebyś go wykorzystała w jakimś następnym odcinku ogólnie. No. Więc generalnie majestatyczny shot, który Karicon, no po prostu błaga mnie, żeby był po prostu, żeby on się pojawił w następnym odcinku właśnie z tym shotem. No nie wiem, no tak, no mega mu się podoba, ja jeszcze nie widziałem, ale już tam mi mówi, że mega mu się podobała jego rola życia. Dobra moi drodzy, no to co, nie zlekamy chyba. Siemanko, siemanko Oli. No, więc generalnie Karo, gdy to, jeśli to oglądasz, to mówię ci, ten shot Karicon mega naciska, żeby jak będzie następnym razem napierdolony gdzieś na planie, to żeby właśnie ten shot się pojawił, bo mega mu się podoba. Lecimy moi drodzy, lecimy, o! Zaczyna się ustawić jeszcze głośność i lecimy z tym koksem. A czemu masz go obejrzanego? Nie wiem, nie oglądałem go, serio. Gotowi? I akcja! Siema, siema, ziomeczki! Dajcie suba i więcej wysyłajcie donate'ów! To będzie więcej kontentu z niepełnosprawnymi! No dobry, dobry wstęp, podobał mi się, to może się udać! Przed nimi ostatnie zajęcia, na które nikt nie był gotowy. Czas na zajęcia! Głośność dobra, git? Dobra, gówniaku, chodź chyba na solo. Git głośność. Będziemy się napierać? Walka na różki nie jest mi obca, kutasiarzo. Dobra, let's go! No nie, on jest ze Slytherinu. Luz. Flipendo, Evada Kedabra! K***a, chodź tu! Pyk! No k***a, nie trafiłem. Dobra, bla, bla, bla. Flipendo! No ja pier... Ach, czynienie zamętu to moje ulubione zajęcie. Co tu się wydarzyło, jakby nie było? Pani profesor, otóż nie, nic się nie wydarzyło. Lepszym magiem jest? Nie, no co, bo nie ma opcji, ja jestem lepszym magiem, zobaczcie go załatwiłem za pomocą zaklęcia Flipendo! Od Smite i tam zrobić parę fajnych rzeczy. Pani profesor, otóż nie, nic się nie wydarzyło. Musimy udać się generalnie do Hot Smite i tam zrobić parę fajnych rzeczy. Hot Smite! Ej, to zapomniałam tego, kocyka. Kocyka niewidki, tak. A może się przydać, to poczekajcie tu na mnie, okej? Okay? I nie ruszajcie się, zaraz będę. No serio, poczekajcie, nie? No. Jak to się mówi, komu w drogę w temu czas? Do Hogsmeade! Ej, dobra, my idziemy do Hogsmeade! Kupimy sobie tam fajne rzeczy. Dobra, idę. No dobra, idziemy do Homesweet. Niestety musimy iść na piechotę, bo tak. My idziemy do Hogsmeade!
Idziemy sobie do hospitalu. Zakazany las tu jest? Zakazany las? XD. Tak, tak, tak. Forbidden Forest. Damn. Dobra, chodź, chodź. Zrobimy później, sobie pozwiedzamy. Ja tam bym sobie poszedł, pozwiedzał. A co tam? W sumie to musimy iść do tego hotline. Który cały czas pokazuje mi, że w złą stronę idę, ale gówno mi to obchodzi, ja tędy dojdę. Jedzie coś, jedzie coś! Papus jedzie, robimy napadzik? Widziałem, kiedyś grałem w taką Red Redemption i tam robili takie napady, co ty na to? Nawet się kurwa nie zastanawiam. Akceptuję. Czy to jest... Czy to jest słynny ziemniak zwierzak? Pierdolony bindziarz. Witaj serdecznie! Ale jaki kurwa ziemnior, nie? Jaki kurwa wyglądasz, nie? Niesamowite, stary. Ty masz taką twarz, nie? To jest pojebane, stary, dla mnie, nie? Chodzi ci o Sigma Mail? Patrz, jaki gałgan, śmierdziel. Co to jest za RP fabuła? A, wiecie co? Bla, 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 ale... Jakby co to skacze? Na brodę Merlina! Ale, ale parkour zrobiła. Jak zrób to jeszcze raz? Jak coś to zrobiła? Ej, to jest Simu, za chwilę nie wejść z Skiffy 1.13, a ty na to podpali sobie Skiff. Nie łapię za bardzo żartu chyba. Dobra, naprawdę, jestem pod wrażeniem. O, grzyby! Uuu, grzyby! Grzyby, pełno grzybów! Bo to jest zaklęcie od nieuczesanej! Ona sobie coś tam gada, no bardzo to jest ciekawe, ale szczerze mówiąc jestem bardzo zajęty zbieraniem grzybów, bo nie wiem czy wiesz, jestem grzybowym świrem. Czym grzyb ładniejszy, tym smaczniejszy, stara zasada grzybiarzy. A czerwone z kropkami? Oj, te są najsmaczniejsze. A teraz prowadź mnie, moja koleżanko. Prowadź mnie do Hosmidej. O, Hosmidi! Nareszcie jesteśmy w miasteczku! Chodzimy do Hogsmeade. Hosmidi! Hosmidej! No, to miasto po prostu ma wiele różnych tych nazw. Wow, jak tu pięknie! Ale muzyczka! No, muzyczka jest zajebista. Co tu jest? Kotek! 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 Kotku, chodź do mnie, akcjo! Kotek, pogłaskam go. Łask. Chociaż ten jest czarny kotek, to on jest taki mroczny, to może go oszczędzę. Kotek pogłaskany. Oszczędzę go, kurwa. Może się wyłamywać, widzę, do czyichś domów i okradać. Już mi się zaczyna podobać. Musimy zainwestować w zamki. Znaczy, w potężne zaklęcie a la Hamoru. Tak, koniecznie musimy a la Hamoru zainwestować. No i widzicie, brak umiejętności a la Hamora powoduje, że nie możemy robić takich standardowych rzeczy, jakie byśmy normalnie robili, czyli kradzież. Tak, idziemy do tego, co? Do Ollivandera. Musimy się udać jeszcze do Oliversa. Gdzie jest Ollivander? Oliversa. O proszę, Olivers! O! Olivers! Sklep z różdżkami. Różdżkami, kurwa. Ollivander jest. Jest Ollivander. Wchodzę. Witam, witam. Dzień dobry, jest tutaj ktoś? Normalnie, kurwa, jest. Myk, witam pana, dzień dowerek. Ja pierdolę, Gerbord Ollivander. Oho. Witam. Jestem normalny! Jesteś rozjebany! Kurczę, ale mam dylemat z wyborem różdżki. Najzwyklejszy badyl. Rzadkie drewno. O, to coś dla mnie. Mam nadzieję, że z włosu łonowego Feniksa albo Gnosorossa albo Jednorossa. Tak, słyszałem, że te są najpotężniejsze. Albo z włosa, z dupy ważki. Lub... Kuta z Feniksa. Ale chuj, wygląda jak kurwa jakaś marchewka jebana. Ona już to nie to. No ja, a może ta różdżka? No i teraz nie wiadomo co wybrać, co nie? To wygląda jak takie zaschnięte gówno psa. Nie wiem, czy się zmienia w białe. Ajajaj. O Bogu, jak jestem potężny. Czas zabijać. Do widzenia. Do widzenia, ślepa genia. O kurwa, z zony ma tu sklep? Idę zobaczyć. Siemano. Ej, absolutnie tutaj niczego nie ma. Chociaż przycisk, który jest don't push? Nie naciskać! Tylko debil by przecież nie nacisnął. Oho, jaki wybuszek był! Właśnie kurwa wszyscy nie żyją. Wesoło! Uuuu, posłuchaj na tego czapa! No nie znam lepszej wędliny do usmażenia niż mortadela. Dobra, dobra, daj, mam świeżny żart, mam świeżny żart, ktoś sobie stój! A na to ketchup! Ubaw popachy. Kurwa masz, wiesz jak to kurwa, powtarzam. Kto pytał kurwa?
Ale to było dobre. Księgi i zwój. Witam. Dobra, dzień dobry, proszę pana. Czy ma pan coś fajnego do zaoferowania? Jak to wygląda? Mogę z panem porozmawiać? Kto się odezwie? Co jest krane? Kto się odezwie jest hetero. Co jest grane? Wiecie, po prostu, czemu pan nie chce ze mną porozmawiać? Powiedz coś zabawnego, gówno sraka na przykład. I na to ketchup. Proszę pana, o co panu chodzi? Proszę ze mną natychmiast porozmawiać. No nie chce ze mną rozmawiać, obraził się chyba. O! Witam pana, wchodzę tutaj, aby zajebać panu skrzyneczkę. Dobra, wyjdźmy, może jeszcze raz tam wbić po prostu. Teraz ze mną pan porozmawia? Proszę pana! Dlaczego pan nie chce ze mną rozmawiać, to? Nie, dziwak. Ham i prostak. Proszę pana, jest bardzo pan niekulturalny, czemu pan nie chce obsłużyć nas? Nie będzie pan, nie chce pan ze mną rozmawiać? To nie, dlatego, że mam wyczepiste okulary? Pewnie dlatego. Dobra, idę do Sebastiana. Nie, to nie. Kurde, łaski bez. Muszę jeszcze parę miejsc odwiedzić, wy hołsuli. O bogowie, co to jest? Co się dzieje? O kurwa! O kurwa! O nie! Oj, a na to ketchup! Ale akcja! Rozpierdam go! Niezły kurwa damage! Chyba przebił moją tarczę tak po zastanowieniu! Szybko dystans! Kurwa, awał, jak mnie jeb, walnął! Walł mnie! Rzut starożytnej magii do cholepki! O kurwa! Dobra, gdzie jest alkohol, który kupiłem? Kurwa, Sebastian! To jest największe TNT na świecie i już za chwilę wysadzę je w powietrze! Starożytna magia! 3, 2, 1! O kurwa! Kurwa, ale była akcja! Napraw szkody! No dobra, ja to naprawię za pomocą mojego potężnego zaklęcia Sreparo! Proszę bardzo, czy naprawienie tego gówna mi cokolwiek dało? Chyba nie. Naprawiłem to po prostu, żeby ładnie wyglądało tutaj, bo nie lubię syfu. Jeszcze tylko przyciąć kwiatka. No i pięknie. Myślę, że już jeśli chodzi o Holmes Lady, to myślę, że to tyle, ile można zwiedzać. O, ktoś tu narąbany leży. Dobry melarz. Ale żul, wstawaj! Ja się brzydzę Valorantem. No przysięgam, kurwa, naprawdę. Dla mnie to jest... Jak już dzisiaj nie nazwaliśmy abominacją. Chyba się lekko porobił. Co ty powiesz na to, żeby się też porobić? Piwo kremowe! Czas się najechać! Piwa kremowego! Tak właśnie potrzebuję. Idę się napić. To znaczy porządnie porobić. Chodźmy. Rola życia! Ja nie wiem, czemu Karicun jest niezadowolony. Tak dobra bogowie, jak on tu zagrał. Przecież to jest rola życia, Karicunie. Bogowie, ale ty tu pięknie zagrałeś. Ja pierdykam, no przecież to była najlepsza rola chyba. I widzicie, do czego doszło? On mi wczoraj podziękował, to wam nie mówiłem. Ale patrzcie, tutaj mi podziękował, widzicie, napisał. Ja pierdolę, jestem Karek o najebany żul na ulicy. I to jest generalnie wyraz mega radości. Coś ty narobił, to jest wyraz, że jest mega zadowolony, że mu to załatwiłem. No bo generalnie, nie oszukujmy się, miałem minimalny wpływ na to, żeby pojawił się w tym odcinku. I widzicie? To właśnie, to jest totalna wdzięczność generalnie. Totalna wdzięczność. Karicunie, no rola życia moim zdaniem. Miejmy nadzieję, że roli życia Karicuna będzie więcej. Ej, słuchaj, no muszę to jeszcze raz cofnąć, bo nie wytrzymałem po prostu, jest tak śmiesznie. To myślę, że to tyle. Ile można zjeść? Jeszcze raz to cofnij, jest mega śmiesznie. Tu narąbany leży. Dobry mela. O kurwa, nie ten przycisk, to ja się naciśnąłem. Kurwa, co przypadek. Myślę, że już jeśli chodzi o Holmes Lady, to myślę, że to tyle. Ile można zwiedzać? Holmes Lady. Tu narąbany leży. O, dziękuję Kiri za 5 zł. Przesyła 5 zł. Witam, witam. Szybkie pytanie. Mody do Amon, na których gracie, są dostępne gdzieś do... Oj nie, to są nielegalne mody. Normalny człowiek nie może ich dostać, ale dziękuję za 5 zł. Dobry melarz. Ale żul, wstawaj! Ja się brzydzę Valorantem, no przysięgam, kurwa, naprawdę. Dla mnie to jest, jak już dzisiaj nie nazwaliśmy, abominacją.
Chyba się lekko... Jaki tekst w ogóle randomowy! Ale idealnie tu pasuje właśnie do klimatu. Wszyscy będą cię teraz znać, Clayton, jako hejtera Valoranta! Robił. Co ty powiesz na to, gdyby się też porobić? Piwo kremowe! Czas się najechać! Piwa kremowego! Tego właśnie potrzebuję. Nieźle. Idę się napić. To znaczy porządnie porobić. Chodźmy. Piwko można, elo. Chodź. Chodź się napić, chodź. Już jestem, mam ten kocyk. Nie pamiętałam, gdzie go zostawiłam, ale... halo? Chłopaki? No nie pierdol. Dobrze, że mam to. Jeszcze pożałują, że na mnie nie poczekali. Debile. Piękne! Piękne i majestatyczne. NPC-ty to się pojawiają ludzie wspierający. Fajny pomysł generalnie. No. Mega. Nowe postacie się pojawiły. Tak, dużo nowych postaci. O bogowie. Dziedzictwo Hogwartu. Ale klimacik. Klimacik. Też się zgadzam. No. Coraz lepsze animacje? Oj, tak, byczku, coraz lepsze. Koniec. Smażysz ją i potem ketchup. Kurwa, najlepsze jedynie na świecie dla mnie. I na to ketchup. Dokładnie, moi drodzy. I tak właśnie prezentował się, proszę państwa, kolejny odcineczek. O bogowie, widzisz, Clayton, i patrz, ile ja dam, aż muszę też Claytonowi dać lajka, co nie? Bożeż ty, ale pięknie, majestatycznie to by, bardzo śmiesznie. Kolejna majestatyczna część, no ten, musimy coś napisać ciekawego, co nie, teraz ten. Generalnie bardzo podobają mi się nowe postacie wprowadzone do fabuły. Tutaj zwłaszcza na wyróżnienie zasługuje rola żula leżącego na ulicy. Świetnie zagrane. Oskary za role drugoplanowe, to tutaj gwarantowane zwycięstwo. Drugoplanowe. Właśnie. Bardzo podobają mi się nowe postacie wprowadzone do fabuły. Tutaj zwłaszcza na wyróżnienie zasługuje rola żura leżącego na ulicy. O, dziękuję za 7 zł. Kremowka Polish przesyła 7 zł. Hej Bladeuszu, zajebisty nowy odcineczek Bladisz. Aaa, dziękuję. Zobaczymy, czy będzie. Kremówka Polish, dzięki za 7 zł. Piąteczka dla ciebie. No, tutaj gwarantowane, jak będą Oscary za role drugoplanowe, to tutaj gwarantowane zwycięstwo. Oj, tak. No, dobra, i na końcu, no nie wiem, dajmy jakieś serduszko czy coś. Dajmy serduszko. Są tu takie rzeczy jak serduszko w tych minkach? O, są serduszka, proszę bardzo. No, albo nie, jedno, bo trzy tak dziwnie. O, jedno serduszko. Piękny komentarz zostawiamy. Moi drodzy, piękny, majestatyczny odcinek z kolejny Karo, bardzo śmieszny. Generalnie, totalnie na propsie. Bloody shoty były naprawdę mocne, wiem. Fajnie wyszły ten odcinek, podobał mi się. Naprawdę mega spoko. Naprawdę mega śmiesznie. No nie powiedzieć, że nie, no mega śmieszkowo. Diamond Null zasubskrybował z Prima. No, dziękuję ci za subskrybersa. Piąteczka. Ej, ale powiem wam, że to, że inne były nazwy miejscowości, no to... to było śmieszne. Nieuczesaną wysłał w dziesiątkę, zobaczmy. Mamon też się pojawił.
No zobaczymy, ja bardzo jestem ciekaw, będziemy musieli obejrzeć, zrobić reakcję na reakcję Multiego, oczywiście, taki bardzo ważna rzecz, generalnie reakcja na reakcję to jest bardzo ważne, moi drodzy, pamiętajcie o tym. Legendy głoszą, że Bladeusz kiedyś w końcu poprawnie wymówi tę nazwę. Dobrze, dobrze. Ciekawostka. W drugim odcinku karoseli jest twoja prośba oraz ten fragment z najebanym Karigodą. No i klasa. Tak powinno być właśnie. Tak powinno być właśnie. Króciutko. Szybciutko poszło, że tak powiem. No, nie, no ładnie, ładnie tutaj został Karigoda wpięty w ten, w fabułę Hogwartu. Mega się odnalazł też ogólnie. Te wyciszenia na bluźnierstwo chyba, no, tak, tak, fajnie te wyciszenia wchodzą, chyba lepiej niż pierdy, bo pierdów było za dużo, a te wyciszenia tak naturalnie wchodzą. Właśnie, musicie tutaj wejść i zostawić lajka pod moim komentarzem. Mega fajne, mega dobrze, mega dobrze, no. Fajnie, fajnie, moi drodzy. Mega, mega, mega dobra. Mega dobra animacja. No i czekamy na część czwartą, co nie? Multi oglądał wczoraj. No też mnie kusiło, żeby wczoraj obejrzeć, ale nie obejrzałem, bo mówię, muszę na streamie. A wczoraj tak wyszło, że w końcu tego streama nie zrobiłem, bo miałem zrobić wczoraj streama, ale w końcu nie zrobiłem, bo tak wyszło. U mnie czasami tak bywa, że czasami coś człowiek planuje, ale wychodzi inaczej. Host me day. Host me day. No nie moja wina, że to miasto różnie na nim mieszkańcy mówią i różnie się nazywa. To jest całkowicie nie moja wina, moi drodzy. Po prostu to jest ten. Po prostu miasto, tak wygląda życie, że różnie różne nazwy ma miasto. No. Po prostu Kalidon z szalikiem, najlepszego domu. A z jakiego był domu Kalidon? Nie zwróciłem uwagi. Nie, o, a jest! Hufel, no bo Hufflepuff, Kufflepuff, a dokładnie. Kufel i Puff, więc tu akurat się zgadza. Faktycznie, z najlepszego domu Kufflepuffu. No, najpierw kufelujesz, a potem walisz Puffa. Puffa, Pawia, Puffa. Kufflepuff, dokładnie tak. Kufel i Puff. Najlepszy dom. No i elegancko, wiedziałem, że będzie z mojego domu. Tak powinno to wyglądać właśnie.